aż dwa ambulanse przygotowano na akcję poboru krwi w Śmiglu. Powód tego typu inicjatywy cieszą się bardzo pozytywnym odzewem mieszkańców gminy. Nie inaczej było tym razem. Zainteresowanie jeszcze większe, bo akcja miała podwójne znaczenie. Nie tylko zbierano krew ratującą życie, ale wspierano także chorą na nowotwór Zosię Kurpisz. Podczas akcji udało się zebrać prawie 30 litrów krwi, co cieszy organizatorów. Klub motocyklowy Wind Wolves, Klub Honorowych Dawców Krwi Błękitna Kropelka z Biedruska i Urząd Miasta Śmigla. Tego dnia Zosia wspierana była także turniejem piłkarskim, który zorganizował Grom Czacz. Podczas obydwu imprez zebrano 1909 zł na leczenie dziewczynki.